ułatwił mi o tyle moje zadanie, że wyjaśnił, ja tylko będę hasłami rzucała, neurony rozstrzane, prawda, a tu już wyjaśnione są pojęcia. Ja troszeczkę stanęłam, miałam taki dylemat, czy skupić się bardziej na neurobiologii, czy pokazać mniej szczegółowo, a bardziej przekrojowo sprawę biologii i wychowania. Przyjęłam ten drugi wariant, ponieważ z wykształcenia, pierwsze moje wykształcenie jest medyczne, a drugie moje wykształcenie jest z nauk społecznych, no w związku z tym spróbowałam połączyć to i Państwu przekazać i podzielić się z własnymi doświadczeniami. Takim zrobiłam schemat tego mojego wystąpienia. Najpierw chciałabym, właściwie w tytule napisane jest zachowania problemowe, może od razu wyjaśnię, że według teorii Jessorów, twórców tak zwanej teorii zachowań problemowych, no właśnie na początku oni nazwali pewne zachowania młodzieży, które stanowią zagrożenie ich rozwoju w różnych sferach rozwoju i zdrowia, nazwali zachowaniami problemowymi. Później oni te zachowania nazwali bardziej ryzykownymi. Do dzisiaj nie ma zgody, są różne definicje, albo zachowania ryzykowne, albo zachowania problemowe. Niektórzy autorzy twierdzą, że ryzykowne to te, które zagrażają zdrowiu, a problemowe, które łączą się z problemami takimi przekraczania norm społecznych. Na początku, no właśnie, często jak słyszymy, że młodzież podejmuje zachowania ryzykowne, to od razu ryzyko, ktoś mówi, no dobrze, ale przecież ryzyko jest też nam potrzebne, więc dlatego na początku trochę o ryzyku i o zachowaniach ryzykownych młodzieży. Później o pewnych podstawach biologicznych tych zachowań ryzykownych, co wiemy na dzień dzisiejszy, a co nam pozwala, no właśnie, na taką interpretację tych zdarzeń. I na sam koniec chciałabym odnieść się do wychowania w kontekście właśnie tych zachowań ryzykownych i do ewentualnych działań profilaktycznych. Czego nam brakuje w tych działaniach, albo na co bardziej może musimy zwracać uwagę, jeśli byśmy założyli te podstawy biologiczne. Tutaj Państwu chciałam przytoczyć kilka takich haseł, definicji, które znalazłam, gdy wpisałam w komputerze ryzyko. Ryzyko, narażenie na stratę, liczenie na szczęście, kupowanie kota w worsku, rosyjska ruletka, zdobywanie nowych terytoriów, ale również dokonywanie odkryć, wprowadzanie zmian technologicznych, ale też akrobatyczne wyczyny. Od razu tutaj już patrząc na te definicje i rozpatrując to, co, jakie zachowania podejmuje współczesny człowiek, widzimy, że na pewno te zachowania ryzykowne odgrywały ogromną rolę w takim naszym rozwoju filogenetycznym. Ponieważ bez osób, które by podejmowały ryzyko, które by pokonywały jakieś występujące trudności, no nie udałoby nam się przetrwać do obecnych czasów. Od razu chciałam wyjaśnić, że nie będę mówiła o różnych ryzykach. To są w literaturze różnych przedmiotów, spotykamy różne pojęcia ryzyka. Jak Państwo widzicie, jest to bardzo taki konstrukt wielowymiarowy. Inaczej będą pisali o ryzyku osoby zajmujące się sprawami finansowymi, społecznymi, etycznymi. Na pewno dobrze, żebyśmy wiedzieli, że myśląc o ryzyku, zawsze uruchamiamy taki nasz system poznawczy związany z racjonalnym myśleniem, ale też często przy ryzyku dotykamy takich sfer emocjonalnych. No właśnie, w literaturze możemy też znaleźć, że ludzie podejmują zachowania ryzykowne albo mają tak zwane funkcje instrumentalne, kiedy chcemy po prostu osiągnąć jakiś cel, sukces. Ale też i wtedy niekoniecznie to ryzyko jest dla nas przyjemne i miłe, ale też możemy podejmować ryzyko, tak zwane ryzyko stymulujące, które powoduje, że podejmujemy to ryzyko, żeby czuć przyjemność. Mamy takie uwarunkowania biologiczne albo takie doświadczenia wcześniejsze, że właśnie ta wysoka stymulacja pobudza nas i sprawia przyjemność. Wielu uczonych zajmujących się ewolucją człowieka
Nie zadaję pytania, jak powstał gatunek, który dominuje dzisiaj nad światem. Tu chciałam od razu powiedzieć, to dominuje, to w takim cudzysłowiu bym umieściła, bo na koniec się do tego odniosę, ale bardzo często my tak sobie nieraz w takiej mowie potocznej mówimy, czyli to jest takie, ale chciałam Państwu powiedzieć, że bardzo często zastanawiamy się, w jaki sposób udało nam się przetrwać do obecnych czasów. I tutaj okazuje się, że no właśnie, widzimy, że podejmowanie ryzyka pełniło różne osoby, które miały tą zdolność, te umiejętności, takie wyposażenie genetyczne, które sprzyjało reakcjom, takim podejmowaniu ryzyka, mogły być na przykład bardziej atrakcyjne seksualnie, mogły to zwiększać ich szanse na przeżycie i stąd ten mechanizm jak gdyby utrwalał się w kolejnych pokoleniach. Okazuje się, że szukając odpowiedzi, oczywiście ona nie jest taka prosta, jak ja tu Państwu przedstawiam, ale uczeni są przekonani, że przeżycie człowieka na pewno było możliwe dzięki temu, że udało nam się dostosowywać do zmieniających się warunków otoczenia. I z jednej strony było możliwe na drodze ewolucji, a z drugiej strony przez ciągłe uczenie się. I tutaj dlaczego napisałam to, ponieważ gdy zastanawiamy się nad zachowaniami młodzieży, to rzeczywiście dochodzimy do pewnych takich wątpliwości, pewnych trudności w interpretacji tego zdarzenia, ponieważ w zależności, czy interpretujemy to z perspektywy naturalizmu, takiego podejścia właśnie typowo przyrodniczego, które dominowało przez wiele setek lat w naszym uczeniu, czy patrzymy na to w sposób bardziej antynaturalistyczny, kiedy rozwinęły się nauki psychologiczne, pedagogiczne, okazuje się, że wtedy zastanawiamy się, że może ten mechanizm tłumaczenia wszystkiego przez prawa, przez teorie naukowe, ale i też interpretowanie zachowań przez na przykład metodologię badań takich przyrodniczych, no może nie do końca nam wszystko wyjaśniać i powoduje pewne trudności w zrozumieniu tego, co nas otacza. Dlatego mówię, począwszy od XIX wieku rozpoczęły się wielkie konflikty między osobami reprezentującymi tak jako podstawę wiedzy, takie dochodzenie typowo przyrodnicze, a osobami, które reprezentowały bardziej taki społeczny, humanistyczny sposób pojmowania świata. Najlepiej to widać no, na przykład tutaj w przytoczonym cytacie, że niektórzy uważają, że to, co nas zmieniło i doprowadziło do obecnych czasów, to nie ewolucja biologiczna, ona też miała znaczenie, ale to, co najszybciej przyczyniło się do zmian, to jest ewolucja, no właśnie, ewolucja społeczno-kulturowa. Społeczno-kulturowa ewolucja, która, to co wspomnieliśmy, tutaj napisałam ze znakiem zapytania, ponieważ to, co Pan no, to pięknie mówił o neuronach lustrzanych, rzeczywiście wiele osób stwierdza, że tak szybki wzrost umiejętności człowieka, zasiedlanie nowych terenów, osiedlanie, przyjmowanie nowych technologii, to nie osiągnięcie biologiczne, ale też społeczno-kulturowe, chociaż w kontekście tym, co mówił Pan doktor, nie możemy zapomnieć, że podstawą tych zmian społeczno-kulturowych były prawdopodobnie zjawiska biologiczne. No właśnie, to wszystko powoduje, że musimy trochę zacząć patrzeć na i biologię, i funkcjonowanie człowieka z perspektywy takiej humanistycznej, społecznej, no w sposób całościowy. Takim jednym z podejść, które pozwala nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie człowieka, jest popularna w różnych wydaniach mandala zdrowia. Ona pokazuje nam, że oczywiście nasze ciało jest ważne, nasze procesy fizjologiczne, biologiczne, ale musimy dawać sobie sprawę z tego, że one wchodzą w stały czas w interakcję z naszym systemem, naszymi
zdrowiem duchowym, z naszym zdrowiem psychicznym, społecznym. I no właśnie dopiero zrozumienie tych interakcji pozwoli nam lepiej zrozumieć nasze funkcjonowanie i to w kontekście zdrowia człowieka, ale i w kontekście jego rozwoju. Jeżeli będę dalej mówiła o zachowaniach ryzykownych, to chciałam powiedzieć, że nie zajmuję się tymi, które wcześniej pokazałam w definicji, ale chciałabym Państwu pokazać, że te zachowania ryzykowne też musimy rozróżnić młodzieży, bo mogą być takie zachowania ryzykowne, które podejmuje młody człowiek w okresie dojrzewania, ale one wynikają z tego, że on rzeczywiście od najmłodszych lat nie kształci w sobie, nie ma zdolności kształcenia w sobie na przykład pewnych umiejętności, nie ma też na przykład możliwości rozpoznawania pewnych zjawisk, chociażby emocjonalnych, przyswajania pewnej wiedzy. I to zachowanie ryzykowne w okresie dojrzewania jest jakby takim zdarzeniem wynikającym z pewnej ciągłości zdarzeń. I tutaj rzadziej się tym zajmujemy, tu rzeczywiście powinniśmy te wszelkie niedoskonałości w rozwoju na wcześniejszych etapach umieć diagnozować, żeby im zapobiegać. Niektóre z tych zachowań, no właśnie, okazuje się, że późniejsze zachowania ryzykowne częściej pojawiają się u dzieci, które na przykład przejawiają problemy chociażby w szkole. Możliwe to, co Pan tu pięknie powiedział, mówimy o rozwoju motorycznym, prawda? I w związku z tym gorsze trudności w uczeniu się. Wiemy, że na przykład zaburzony proces latelaryzacji u dzieci wpływa na zdolności uczenia się, pisania szczególnie dokładnego. No i wiele jest takich wyznaczników, które wskazują, że dziecko może mieć później problemy w szkole. Z kolei problemy szkolne mogą być tą podstawą do podejmowania kolejnych zachowań ryzykownych. I w tym kontekście warto by się przyjrzeć tym pierwszym zachowaniom, w tym pierwszym problemom dziecka i nie bagatelizować jakichś odchyleń od takich, od rozwoju, znaczy od prawie takiego normatywnego rozwoju dziecka. Dlatego konieczne byłoby się temu przyjrzeć. Ale ja chciałam dzisiaj na wykładzie bardziej skupić się na innym aspekcie tych zachowań ryzykownych, ponieważ widzimy coś takiego, że część nastolatków, które nam nigdy nie przysparzała większych problemów, w okresie dojrzewania nagle zaczyna nam przysparzać te problemy. I tutaj no właśnie twórcy tej teorii zachowań problemowych wskazują, że może jest to, w cudzysłowie oczywiście, norma rozwojowa. I może właśnie tutaj warto zastanowić się, że może jest to ta niedoskonałość, którą Pan doktor pięknie pokazywał w dojrzewaniu mózgu. To, co dawniej myśleliśmy, że ten mózg dziecka jest już rozwinięty tam w wieku 5 lat, to rzeczywiście pewne problemy z zachowaniem dziecka obserwujemy również przy tych skokowych zmianach w mózgu dziecka, 5, 7 lat, 10 i w późniejszym wieku. Norma rozwojowa, traktowalibyśmy tą normę, jeżeli to dziecko by podejmowało pojedyncze zachowania ryzykowne. Nie mówimy, jeżeli by podejmowało kilka, ale to zaraz jeszcze. O, co to? No właśnie, jakie są przykładowe zachowania ryzykowne? Ja tutaj umieściłam wiele, to też różni autorzy w różny sposób zaliczają różne zachowania do zachowań problemowych, ale Państwo widzicie, jest jedna taka zaliczenie do tych zachowań ryzykownych, pewnych zachowań jest związane z tym, że one muszą zagrażać zdrowiu dziecka i rozwojowi jego. I teraz, gdy patrzymy na przyczyny tych zachowań, to widzimy, że bardzo często, obojętnie, ja robię, mając ćwiczenia ze studentami, daję każdej grupie, powiedzmy, jakieś z tych zachowań problemowych czy ryzykownych i proszę, żeby powiedzieli, jakie czynniki decydują o tym. I właściwie oni oczywiście wypisują te czynniki, a potem zaczynamy się zastanawiać, co łączy to i dochodzimy do wniosku, że większość z tych zachowań ma bardzo podobne czynniki, prawda? Czyli okazuje się, że przy każdym z tych zachowań możemy mówić o no,
No właśnie, zastanawiać się, czy jest to przejaw różnych problemów, różne zachowania, które młody człowiek podejmuje, czy to jest raczej różne oblicze tego samego problemu. No i dalsze badania, tutaj właśnie takie socjologiczne, psychologiczne, pokazują nam, że bardzo często mamy do czynienia z tymi samymi czynnikami ryzyka, ale też coraz częściej wolimy zajmować się nie ryzykiem, nie złymi zachowaniami, tylko postrzegać rozwój człowieka z perspektywy pozytywnej, przepraszam. Czyli na przykład zajmować się czynnikami chroniącymi. Jest taka koncepcja resilient, w której uczeni zastanawiają się, dlaczego dzieci żyjące w różnych środowiskach, gdzie jest wiele czynników ryzyka, nagle nie mają problemów, nagle radzą sobie jeszcze lepiej. No i okazuje się, że badając te czynniki ryzyka i czynniki chroniące, okazuje się, że one są bardzo podobne. Bardzo dużą uwagę zwraca się tutaj na tak zwane umiejętności psychospołeczne, które rozwijamy u młodych ludzi. To jest chociażby podstawowe umiejętności rozpoznawania na przykład relacji, to są rozpoznawania uczuć swoich własnych, to są, znaczy te w ogóle umiejętności podzielone są na pewne grupy, takie indywidualne, interpersonalne i takie umiejętności, które zapewniają funkcjonowanie w społeczeństwie. I zauważono, że kształcenie tych umiejętności no, jest sposobem na zmniejszenie tych zachowań ryzykownych u młodzieży. Powiedziałam, że zachowania ryzykowne mogą być jako norma, jeżeli występują pojedynczo. Zaś na pewno powinny budzić nasz niepokój, ponieważ często zachowania ryzykowne mogą stać się nie pojedynczym, tylko stworzyć tak zwane zespoły zachowań ryzykownych. I tutaj znowu w kontekście rozwoju człowieka wielu specjalistów twierdzi, że te zachowania mogą mieć podobne mechanizmy jak przy uzależnieniu, jak przy uczeniu się. Młody człowiek, który powiedzmy ma problemy w szkole i idzie na wagary, nagle okazuje się, że uczy się, że może uciec od problemu, nie rozwiązać problemu, brak mu tych umiejętności psychospołecznych, ale ucieka od tego problemu. Jeżeli nie będzie miał wsparcia, jeżeli nie pomoże mu się, to on może taką strategię rozwinąć na dalsze etapy swojego życia. Zobaczcie Państwo, jeżeli idzie na te wagary, nagle nie idzie do tej szkoły, to te problemy zaczynają się nawarstwiać. Musi kłamać, że nie chodzi. Ktoś może na tym spotkaniu pozalekcyjnym, przymusowym, powie mu, że może lepiej się napić alkoholu, żeby się zrelaksować i tak dalej. I wtedy widzimy, że ten młody człowiek nie kształci umiejętności psychospołecznych, nie uczy się, ale cały czas liczy, ale cały czas jak gdyby rozwija ten zespół zachowań ryzykownych. I w tym ujęciu te zachowania ryzykowne już na pewno nigdy nie będą traktowane w sposób normatywny. Jessors zwraca uwagę, że żeby móc w jakiś sposób pracować i wzmacniać młodych ludzi, to dobrze by było z nimi stworzyć im takie warunki, żeby oni podejmowali zachowania konwencjonalne, podczas których uczyliby się pewnych umiejętności psychospołecznych. Dlatego zobaczcie Państwo, niewiedza, nieprzekazywanie, zaraz będę jeszcze do tego mówiła z punktu widzenia biologii, bo widzimy, że to przekazywanie wiedzy no, nie zawsze jest skuteczne, ale właśnie kształcenie pewnych umiejętności, zajęcia, w których młody człowiek może sobie uświadomić pewne postawy wobec pewnych zjawisk, to jest to, co wydaje się bardziej skuteczne i co wydaje się przyszłością profilaktyki. Sami twórcy teorii zachowań problemowych zwracają uwagę, że my często myślimy o młodych ludziach, którzy podejmują zachowania ryzykowne. O, jaki głupi, o, jaki nieodpowiedzialny. A te zachowania pełnią ten młody człowiek, podejmuje je, ponieważ na tym etapie nie potrafi inaczej funkcjonować. One są mu potrzebne. I na przykład takie zachowania ryzykowne z jednej strony umożliwiają młodym ludziom realizację zadań rozwojowych. Na przykład określenie swojej tożsamości, które
ma miejsce w okresie dojrzewania, prawda? Znaczy cały czas, ale tam zachodzi. Niezależności od rodziców. Jak ja mam nadopiekuńczych rodziców, to możliwe, że zapalenie papierosa czy wypicie alkoholu będzie pokazanie, że ja jestem samodzielna, że ja nie że robię coś, czego, co nie jest zależne z rodzicami. No, ogromną potrzebą, wiemy, okresu dojrzewania jest też przynależność do grupy. I tutaj liczne badania wykazują, że młodzi ludzie podejmują zachowania ryzykowne nie tylko wtedy, kiedy mają wiedzę o tym, że jest to szkodliwe, ale z drugiej strony chęć przynależności do tej grupy jest dużo silniejsza niż na przykład wiedza, niż to, co wynieśli z dotychczasowego swojego życia. Zobaczcie Państwo, jak ważne jest zaspokojenie potrzeb życiowych, na przykład akceptacji, miłości. Jeżeli w szkole nie znajdzie ten młody człowiek, no akceptacji, ciągle jest najgorszy, ile można słuchać, że jestem najgorsza? Ile mogę dostawać negatywne oceny? W pewnym momencie chcę, żeby ktoś mnie docenił. Jeżeli uzyskam to dzięki temu, że nie chodzę do szkoły i dzięki temu, że ktoś w tamtej grupie mówi, że jestem wspaniała, no to naturalne jest, że człowiek wybiera to, co gdzie lepiej się czuje. Potrzeba miłości. Tak samo widzimy, że jest to ta potrzeba, na którą musimy koniecznie zwrócić uwagę. Mówię to w tym kontekście, ponieważ zobaczcie Państwo, często w ostatnich latach, nawet i w szkołach, teraz się to trochę zmienia, ale kładliśmy bardziej nacisk na takie aspekty poznawcze. Mniej na funkcjonowanie ucznia, na klimat w szkole, na atmosferę w szkole. To samo w rodzinie. Bardziej liczyło się być, znaczy mieć niż być, prawda? Zachowania ryzykowne stanowią też formę protestu i niechęci do norm i wartości. Szczególnie jeżeli panuje zakłamanie w tym. Młody człowiek bardzo wyraźnie, bo już procesy jego poznawcze no, są rozwinięte znacznie i to, co widzimy, właściwie osiąga takie już ten rozwój poznawczy jest bardzo dobrze przebiega w okresie dojrzewania. W związku z tym ten człowiek jest bardzo krytyczny, potrafi analizować informacje, ale okazuje się, że no, też widzi pewne nieścisłości w tym wszystkim. No i w końcu musimy zrozumieć, że młody człowiek może podejmować te zachowania, chociażby z tego powodu, że nie potrafi sobie radzić z trudnościami, ze stresem chociażby. To jest jakiś sposób rozładowania napięcia, które odczuwa, a które wiemy, że w okresie dojrzewania no jest bardzo silne z różnych powodów, również biologicznych, zmiany hormonalne, ale i zaraz będziemy jeszcze mówić o zmianach na poziomie biologii. No tutaj to nie będę tego omawiać, ale Państwo widzicie, że tylko całościowe spojrzenie na problem zachowań ryzykownych może nam pozwolić lepiej to zrozumieć, a w przyszłości podejmować strategie, które będą bardziej skuteczne, chroniące młodzież przed zachowaniami ryzykownymi. Tutaj struktura pobudzeń motywacyjnych, struktura osobistych przekonań, ale samokontroli. O tym będę mówiła za chwilę, że właśnie system samokontroli w okresie dojrzewania ulega dojrzewaniu. Ośrodki, które odpowiadają za samokontrolę, ulegają przeorganizowaniu w tym okresie. I ten system no, jeszcze nie funkcjonuje do końca sprawnie. Pozwolę sobie Państwu pokazać, bo tak mówię, zachowania ryzykowne, to trochę tak jakbym nie wskazy, znaczy mówiła o czymś, a nie mówię konkretnie o czym. Chciałam powiedzieć, że jestem takim członkiem takiej grupy międzynarodowej zajmującej się badaniami zdrowotnymi młodzieży. To są takie badania wykonywane w Polsce co 4 lata. Polska jest jedną z grup, która w tych badaniach uczestniczy. W tych badaniach znajdują się różne zachowania młodzieży. Między innymi widzicie Państwo zachowania, które byśmy nazwali ryzykowne, ale też na przykład są zachowania takie prozdrowotne. Tu na przykładzie te badania pozwalają nam spojrzeć na sytuację Polski w takich perspektywy tych 44 państw, które uczestniczą w tych badaniach. Tutaj akurat dla przykładu dałam, jako że ja szczególnie jestem w tej grupie, w takiej grupie Risk Behavior,
a moja specjalność to palenie tytoniu, więc pozwoliłam sobie pokazać tą sytuację dotyczącą palenia tytoniu. Tutaj widzicie Państwo, no właśnie, jak to się zmienia. Chciałabym może osoby zainteresowane, na stronie ministerstwa i na stronie Instytutu Matki i Dziecka znajduje się raport, więc, ale te raporty są co 4 lata różne pisane, więc można znaleźć dane. Ale chciałam Państwu pokazać, jak wyglądają te różne zachowania ryzykowne. Okazuje się, że młodzież podejmuje różne zachowania ryzykowne, ale widzicie Państwo, że teraz my często mówimy tylko o substancjach psychoaktywnych, o alkoholu, ale zobaczcie Państwo na przykład częste zajęcia przy komputerze. To jest odpowiednio tam zdefiniowane, ile. Na pewno siedzenie powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze dla młodego człowieka, który jest 8 godzin w szkole albo 6, no nie jest wskazane, bo wiemy, że potrzeba ruchu i potrzeba no właśnie tej aktywności jest wielka. Ale widzicie Państwo, to na to chciałam zwrócić uwagę, że te zachowania ryzykowne rzeczywiście zwiększają ich częstość, narasta z wiekiem. Oczywiście kolejne zjawisko, że możemy mówić o pewnych zachowaniach ryzykownych dziewcząt i chłopców, ale w ostatnich czasie niektóre z zachowań, które były bardziej charakterystyczne dla chłopców, no chociażby, nie wiem, palenie tytoniu, wczesna inicjacja seksualna, stają się teraz również z zachowaniami dziewcząt. Tutaj Państwu chciałam pokazać tylko wskaźniki, jak bardzo zmienia się zachowanie dziewcząt w ostatnich latach. Ten wskaźnik do dołu to znaczy, że pogorszyły, że poprawiła się sytuacja. Zaś do góry, że niestety się pogorszyła. I znowu wracam do tego stres szkolny. Okazuje się, że młodzież coraz bardziej odczuwa stres w szkole. Czyli wiele zachowań ryzykownych, tak jak w kontekście tym, co mówiłam o zachowaniach problemowych, może mieć podłoże tego, że młody człowiek nie radzi sobie z pewnymi tymi nowymi sytuacjami. Zobaczcie, wzrasta, zmieniają się zachowania dziewcząt. Coraz więcej z nich podejmuje próby palenia marihuany. Są częściej ofiarami przemocy. Postrzegane są na przykład to, co u dziewcząt wyszło w ostatniej edycji badań. W takie obiektywne mierniki wykazują, że dziewczęta, niewielki odsetek dziewcząt ma nadwagę. Zaś okazuje się, że większość dziewczyn podaje, że ma nadwagę, prawda? Więc no, tu widzimy kolejny jakiś problem. I widzicie Państwo, no to co się, o ile u chłopców pewna sytuacja stabilna, u dziewcząt ta sytuacja ulega gwałtownemu pogorszeniu. Gombrowicz powiedział kiedyś, że człowiek jest istotą pełnowymiarową. My teraz w naukach społecznych, ale i biologicznych częściej mówimy o osobie jako istocie wielowymiarowej. I dlatego no właśnie w tym kontekście warto patrzeć na struktury biologiczne, społeczne i psychologiczne. Warto też pamiętać, że człowiek pracuje na tym poziomie świadomym i nieświadomym. No i właśnie widzimy, że różne układy biorą udział w tym jego dojrzewaniu, a później podejmowaniu różnych decyzji. To, co już tutaj było mówione, musimy pamiętać, spojrzeć na zachowania ryzykowne. W takim rozwoju filogenetycznym to sobie zostawiam to bardziej dla specjalistów z tej dziedziny, ale jeżeli byśmy spojrzeli na rozwój osobniczy, to warto popatrzeć, że ten młody człowiek, oprócz tego, że oczywiście podejmuje różne zachowania, ale popatrzmy na te zachowania jako wypadkowe całego ich rozwoju. Tutaj pani Szelon napisała kiedyś pięknie, że mózg człowieka to stale ucząca się maczyna, a efektem są zmiany w jego strukturze. Zaś impulsem do tych zmian są nabywane doświadczenia. Tutaj, jeżeli spojrzymy na mózg dziecka, ale i osoby dorosłej pod kątem plastyczności mózgu, oczywiście moglibyśmy tą plastyczność ma wiele wymiarów, ja tylko tutaj przytoczyłam neuroplastyczność, bo nie ma na to czasu, ale chciałam, że ten mózg dziecka się cały czas zmienia, zachodzą różne zmiany w jego strukturach, w jego usieciowaniu i to od najmłodszych lat.
między innymi związane z procesem poznawczym, ale też z procesami dotyczącymi rozwoju emocjonalnego dziecka. No to tutaj Państwo dobrze wiecie, bo tu biolodzy, to nie będę już mówiła, że mamy te różne układy. Takim bardzo znanym układem, oczywiście, który budził wiele kontrowersji wśród specjalistów, czy jest ten układ, które struktury wchodzą w ten układ, jest układ nagrody, ale ja znowu chciałam Państwu powiedzieć o tym układzie nagrody, ponieważ z badań wynika, że właśnie ten system nagrody w okresie dojrzewania funkcjonuje inaczej niż w poprzednich okresach. Jeżeli były prowadzone badania pomiędzy funkcjonowaniem mózgu młodszych dzieci, dzieci w okresie dojrzewania i osób w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, to właśnie wiele zmian i strukturalnych, i funkcjonalnych wykazywano w obszarze układu nagrody. Tak jak, no właśnie, o ile dopamina, tutaj to może co pan doktor wspomniał, ja mam taki, on miał piękne slajdy, które po kolei pokazywały, jak ten mózg dojrzewa. Ja mam tylko taki na osi czasu, ale chciałam Państwu powiedzieć, no właśnie, że jeżeli przyjmiemy tą triadową taką budowę mózgu, która też ma swoje minusy, ale jest dobra do celów dydaktycznych, żeby przedstawić, to widzimy, że rzeczywiście młody człowiek ma pewne reakcje na poziomie takim automatycznym, ale co jest bardzo ważne, później mamy zachowania związane z układem limbicznym i tutaj znowu pojawiają się nam te emocje. Konieczność rozpoznawania emocji, uczenia dzieci, rozpoznawania, wyrażania ich w odpowiedni sposób. Na kolejnym poziomie widzimy, że ten układ limbiczny wytwarza w trakcie rozwoju osobniczego liczne połączenia z korą mózgową, która będzie odpowiadała za właśnie świadome, dobrowolne działania, za rozum, logikę. A to widzimy, że ta harmonia pomiędzy tymi wszystkimi jak gdyby piętrami warunkuje homeostazę organizmów, warunkuje prawidłowy rozwój. Jak widzicie Państwo, zachowania ryzykowne mogą być sterowane są przez układ limbiczny w podwzgórze oraz liczne ośrodki zlokalizowane w różnych częściach mózgu, ale najpierw musi nastąpić analiza sytuacji. I w tu i teraz, ale i w takim rozwoju osobniczym, ten młody człowiek musi nauczyć się rozpoznawać swoje emocje. Trzeba z nim po prostu rozmawiać o tych emocjach, trzeba mu uświadamiać, nie zaprzeczać, to już Państwo wiecie bardzo dobrze. Później jest ćwiczenie, kształcenie umiejętności uczenia, co zrobić z tymi emocjami, w jaki sposób sobie z nimi radzić. I na koniec, no i wykształcenie pewnych zachowań, które pozwolą w ten, a nie inny sposób radzić sobie z tym problemem. Jak Państwo wiecie, emocje możemy rozpatrywać jako emocje pierwotne i te rzeczywiście zostawiam na razie, tylko przytoczyłam, ale chodzi o emocje wyższego rzędu, które są niezwykle ważne i które wiążą się z naszym rozwojem psychicznym, społecznym, naszymi potrzebami. One towarzyszą złożonym sytuacjom i jak widzicie Państwo, cała osobowość jest w tym to zaangażowana. Nieważne, jakie są te doświadczenia, ale też to tutaj było już powiedziane, dlatego sobie pozwolę szybciej przejść przez to. Ważne jest to, jak my to zainterpretujemy, to dane zdarzenie, jak zapamiętamy, jak będziemy do tego wracać. W powstaniu ważne są oczekiwania i możliwości ich zaspokojenia. Okazuje się, że czym większe mamy oczekiwania, tym silniejsze nam towarzyszą emocje. Więc tak bardzo ważne znowu w procesie wychowania jest uświadamianie, prawda, własnych możliwości, własnych ograniczeń, ale z drugiej strony, żeby nie ograniczać też motywacji do podejmowania wysiłków ponad miarę. Dlaczego jest trudne zrozumienie zachowań młodego człowieka? Bo emocje możemy rozpatrywać takich elementów, na to składają się elementy motoryczne, ale doświadczenia,
No właśnie, rozpoznawanie własnych uczuć. Tutaj to, co w obecnym czasie chyba budzi nasz niepokój, to wiemy, że no, człowiek uczył się rozpoznawania uczuć innych ludzi właściwie od samego urodzenia. Wiemy, że ta mowa werbalna to tylko część naszej komunikacji, ta mowa niewerbalna jest ważna, a na przykład to, co teraz obserwujemy, komunikacja przez, powiedzmy, te portale społecznościowe, no, uniemożliwia nam lepsze zrozumienie emocji drugiej osoby, rozpoznania ich, nazwania ich, przeżycia. To niektórzy też zwracają uwagę, że może być to ten brak empatii, brak rozumienia zachowań drugiej osoby. No i jeszcze widzimy, jest ten mechanizm regulacyjny, który związany jest z tym, że w trakcie dziecko małe może wyrażać bardzo burzliwie swoje reakcje emocjonalne, zaś czasem przy prawidłowym rozwoju, jeżeli nie ma żadnych zaburzeń w rozwoju, to właściwie uczymy się kontrolować te emocje, wyrażać je w odpowiedni sposób. Ważnym etapem jest też rozpoznawanie emocji innych osób. No właśnie, każdy z tych elementów emocji moglibyśmy rozpatrywać znowu z punktu widzenia neurobiologii, ponieważ związany jest z aktywnością różnych obszarów mózgu. Ulega zmianie w różnych etapach rozwoju człowieka i wierzcie, ulega zmianie w procesie wychowania, na to chciałabym zwrócić uwagę, ale i również uczenia się, czyli my po prostu musimy podejmować trudy, żeby te zmiany również, te zmiany w naszym zachowaniu mogły utrwalić się też w tych strukturach biologicznych przez to, co jeżeli przyjmiemy za specjalistów, którzy zajmują się plastycznością mózgu, że uczenie się jest, przejawia się również w powstawaniu nowych zmian, chociażby między synapsami, wzmacnianiu synaps i tak dalej, no to warto o tym pamiętać, że jest to, są to działania jakby obustronne. Z jednej strony uczymy czegoś i to znajduje wzmocnienie, z drugiej strony mamy pewne genetyczne uwarunkowania pewnych zachowań, które jednak rozwijają się lepiej pod wpływem czynników środowiskowych. No właśnie, widzicie Państwo, mamy specjalny system regulacji emocji i widzicie, że jeżeli jest zaburzona równowaga na poziomie pnia mózgu, to pojawiają się emocje pierwotne, ale tu chciałam zwrócić uwagę na układ limbiczny, dlatego że liczne badania nad biologicznymi podstawami zachowań ryzykownych młodzieży skupiają się między innymi to, co powiedziałam, na całym układzie nagrody, ale również liczne badania wykazują pewne różnice w budowie, znaczy w strukturze i w funkcjonowaniu ciała migdałowatego młodych osób. I wykazuje, że właśnie wydaje się, że to ciało migdałowate, tak jak na przykład we wcześniejszych okresach rzeczywiście funkcjonuje, ale przepraszam, muszę, gdzie jest moja, no dobrze, w porównaniu, no właśnie, ważne jest, że jest znowu dysproporcja między rozwojem tego ciała migdałowatego, ale na przykład te dysproporcje obserwujemy również wcześniej w rozwoju dziecka, na przykład niektórzy mówią, że dysproporcje między rozwojem ciała migdałowego a hipokampu mogą być taką czynnikiem, który wyjaśnia nam na przykład amnezję dziecięcą czy utajone pewne wspomnienia. I co jest bardzo ważne, że wraz z rozwojem kory mózgowej dochodzi nam do coraz lepiej rozpoznawać te nasze emocje i kontrolowanie ich. Przy czym, proszę Państwa, jeżeli ten proces, tak jak powiedziałam, przebiega i ma podłoże biologiczne, genetyczne, ale jeżeli też jest cały czas wpływ czynników środowiskowych. Chciałam zwrócić uwagę, że
co może zaburzyć ten rozwój. No chociażby przyjmowanie pewnych substancji psychoaktywnych. Wiadomo na przykład, że alkohol uszkadza strukturę mózgu, uszkadza ośrodki, znaczy korę przedczołową. Przez to na przykład kontrola pewnych zachowań młodych ludzi no może być już upośledzona. Z tego powodu, między innymi z tego powodu, no występuje zakaz picia alkoholu przed 18 rokiem życia. Obecne badania, które wskazują, że ten proces dojrzewania na przykład ośrodków w płatach czołowych przebiega nawet do 20, a niektórzy mówią nawet do 22, 3 roku życia. Na przykład w Stanach zastanawia się, czy czasami nie przesunąć wieku dojrzałości, no na przykład wydawanie prawa jazdy, bo wiemy, że wśród młodych ludzi bardzo często na przykład jazda występuje zbyt dużą prędkością do starszego wieku. No właśnie, tu mamy korę mózgową, a z drugiej strony płaty czołowe właśnie umożliwiają nam to kontrolowanie i nazywa się je menadżerami emocji. Tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, dopiero osiągają dojrzałość w okresie dojrzewania. Co obserwujemy u dzieci, które mają uszkodzone płaty czołowe? One świetnie mają zdolności matematyczne, bardzo dobrze czytają, ale mają kłopoty z zachowaniem, z relacjami społecznymi, mają kłopoty z rozpoznawaniem emocji innych ludzi, wyrażaniem ich w inny sposób. Okazuje się, że w okresie dojrzewania widzimy pewną dysharmonię pomiędzy dojrzewaniem ośrodków, które biorą udział w kontrolowaniu zachowań, a ośrodków, które biorą udział, związane są z emocjonalnością. Mówimy nawet o pewnej braku psychospołecznej jeszcze dojrzałości. Wiemy, że psychospołeczna dojrzałość przejawia się sterowaniem uwagi, przewidywania odroczonych w czasie skutków zachowań, regulowanie procesów emocjonalnych, podejmowanie decyzji zgodnych z własnymi przekonaniami. A tutaj w okresie dojrzewania okazuje się, że te funkcje pojawiają się troszkę później z powodu tej dysharmonii takiej na poziomie biologii. Oczywiście w związku z tym te zachowania możemy rozpatrywać znowu z punktu widzenia psychologii, w kontekście procesów interpersonalnych, no właśnie tej grupy takich społecznych uwarunkowań, ale też i biologicznych. I mamy sporo prac takich, które starają się wyjaśnić te zachowania ryzykowne pod kątem takim podejścia biologicznego. Mamy prace, które wskazują, że pewne zachowania ryzykowne młodych ludzi mogą wynikać chociażby z wpływu hormonów, testosteronu. Chociaż oczywiście te zmiany, niektórzy tłumaczą przez te zmiany w układzie centralnym, układzie nerwowym, no i pewnymi predyspozycjami genetycznymi. Z licznych badań, ja tu są liczne badania na temat takich biologicznych uwarunkowań zachowań ryzykownych, wybrałam tylko takie największe, najczęściej wymieniane nurty. Wykazano, że w obrębie kory przedczołowej i połączeń z innymi obszarami mózgu zachodzą znaczące zmiany strukturalne i funkcjonalne w okresie dojrzewania. Następuje przebudowa w układzie dopaminergicznym. No, obserwuje się u młodzieży coś, co nazywa się poszukiwanie doznań, poszukiwanie nagrody, ono jest nasilone. Tutaj jest wiele opracowań, które w jednym autorzy wykazują, że prawdopodobnie jest wydzielana większa ilość dopaminy, ale z kolei inni autorzy zaprzeczają temu, wręcz mówią, że ilość dopaminy w tym okresie jest taka sama, ale możliwe, zwracają uwagę na receptory, które buforują to działanie dopaminy. Więc tutaj jeszcze najbliższe lata pewnie będą dalej dostarczały nam informacji na ten temat, zaś wszyscy są zgodni z tym, że rzeczywiście ten układ dopaminergiczny w okresie dojrzewania funkcjonuje odmiennie, na przykład w porównaniu z osobami z okresu wczesnej dorosłości.
Co jest ciekawe, były też przeprowadzone badania, w których wykazano, że na przykład, no właśnie, tu jest napisane w obecności rówieśników, ale to też wielu autorów stwierdziło, że możliwe, że ten układ dopaminergiczny, jeżeli mamy warunki takie, gdy młody człowiek był sam, okazało się, że ta regulacja na przykład emocji i kontrola ich przebiegała prawidłowo. Problem zaczynał się, gdy młodzi ludzie byli w towarzystwie innych młodych ludzi. I tutaj wielu specjalistów twierdzi, że możliwe, że ten mechanizm kontroli emocji jest wystarczający na poziomie, kiedy te emocje nie są zbyt wielkie. Gdy uruchamiają się one silne emocje, to wtedy ten mechanizm prawdopodobnie jest jeszcze niewydolny. To też jedna z prac, która wyjaśnia dlaczego. To, co widzimy jeszcze z takich innych badań, okazuje się, że my tu zajmujemy się tylko korą mózgu, ale coraz więcej badań, widzę, żałuję, że nie będę mogła zostać na wykład o muszczku, ponieważ tam kolega, czytałam, będzie mówił o poznawczych, roli w procesach poznawczych muszku, ale ja znalazłam również pracę, że no właśnie ten muszczek prawdopodobnie też nie docenialiśmy jego roli, ale bierze ważną rolę, odgrywa ważną rolę również w zachowaniach podejmowanych przez młodych ludzi. Chciałam jeszcze, to są rzeczy takie o neurobiologii, są nowe, są badania dzięki właśnie obrazowaniu mózgu, a ja chciałam tutaj Państwu pokazać wyniki profesora Jaczeckiego, który był założycielem mojej katedry, w której pracuję i który już 30, 40 może lat temu jest wykształcenia lekarzem, ale jest i seksuologiem, opisał zjawisko, tak zwane zjawisko rozszczepienia dojrzewania. Wykazał, że rzeczywiście, gdy analizujemy na przykład wiek pierwszej miesiączki u dziewcząt, to widzimy, że w ostatnich 50-60 latach nastąpił gwałtowny, no, przyspieszenie dojrzewania takiego biologicznego. Zaś okazuje się, że za tym przyspieszonym dojrzewaniem psychicznym, o ile w niektórych grupach młodzieży możemy mówić o intelektualnym, dzięki temu dostępowi do mediów, ci młodzi naprawdę bardzo dużo czytają, dużo wiedzą, możemy nawet mówić, że niektórzy tak, chociaż mówię, to jest niektórzy, ale zupełnie w tych ostatnich latach no, widzimy opóźniony jakby rozwój emocjonalny. To, co Państwu mówiłam, ten rozwój emocjonalny ma rzeczywiście genetyczne takie uwarunkowanie, ale też bardzo ważną, jednym z czynników tego rozwoju emocjonalnego jest uczenie. Uczenie się, no ale też uczenie przez rodziców, przez wychowawców i inne osoby. Ci młodzi ludzie rzeczywiście są mniej rozwinięci często emocjonalnie, nie mówię wszyscy, bo to prawda, ale gdybyśmy wykonujemy badania, to okazuje się, że jest wyraźny ten rozwój opóźniony. No i mamy taką sytuację, oczywiście dojrzałość, mówimy o biologicznie, tam młody człowiek myśli, że może podejmować aktywność seksualną, prawda, bo biologicznie on już dojrzewa, dziewczęta miesiączkują, chłopcy mają polucję, ale teraz ważne by było zwrócić uwagę tym młodym ludziom na to, że tak jak na przykład było dawniej, kiedy ich rodzice na przykład, kobiety miesiączkowały, miały pierwszy raz 16-17 lat, jak miały 18 wychodziły za mąż, bo byłyby starymi pannami, prawda, to ten rozwój był bardziej spójny. Obecnie mamy to zjawisko rozszczepienia dojrzewania, i z tego powodu też możliwe, że mamy do czynienia z większą liczbą tych przypadków różnych zachowań ryzykownych, w tym ryzykownych zachowań seksualnych. Z drugiej strony chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli ten młody człowiek w wieku 13-12 lat, bo wiemy w różnym wieku dojrzewa, nie będzie miał odpowiedniej edukacji, jeżeli ten młody człowiek, źródłem jego informacji o seksualności człowieka będzie internet, to rzeczywiście możemy się spodziewać, że uformują się nieprawidłowe wzorce w tym jego rozwoju psychoseksualnym.
Dlatego warto, no myślę, o tym mówić, warto zwrócić na to uwagę. No i jest to wyzwanie dla nas, rodziców, dla pedagogów, wychowawców. Chciałam jeszcze jedno, to co pan doktor pięknie mówił, że żebyśmy tylko badania neurobiologiczne możemy wyjaśniać pewne zjawiska. To wynika również z tego, że mózg nie jest tym samym, co często w potocznym takim rozumieniu jest utożsamiane. Mózg i umysł jest utożsamiany za coś wspólnego. Zaś chciałabym, żebyśmy pamiętali, że umysł jest tym, co robi mózg, ale raczej tylko niewielką częścią tego, co robi mózg. Na szczęście no, te badania trwają, coraz lepiej poznajemy umysł. Różni specjaliści włączają się do badań dotyczących właśnie rozwoju duchowego. Wracając do wychowania, jeszcze mam, dobrze. Wracając do wychowania, tak jak Państwo widzicie, mówiłam, takie podejście naturalistyczne było właściwie od samego początku w podejściu do wychowania i stąd różne odpowiedniki takich biologicznych, z biologicznego podejścia do wychowania. Często utożsamiano wychowawcę jako ogrodnika, mówiono, że wychowawca to daje dzieciom skrzydła, korzenie i tak dalej. Nawet pojawiła się kultura nimi tłumaczona jako pielęgnowanie, oprawianie animus, dusza, świadomość, ale także serce. Wydaje mi się, że w obecnych czasach troszkę zapominamy o tych aspektach, no właśnie, tego serca, ten umysł. Patrzymy na umysł, ale bardziej na mózg pod kątem procesów poznawczych. Mniej zastanawiamy się nad tymi aspektami dotyczącymi emocjonalności. I teraz chciałam pokazać, też zmieniały się definicje dotyczące wychowania. To już jest właściwie, można powiedzieć, historyczna definicja pana profesora Okonia, w której on zwraca uwagę na, że podczas wychowania oddziałujemy na sferę poznawczo-instrumentalną, ale też emocjonalno-motywacyjną. Z wielkim smutkiem stwierdzam na różnych spotkaniach, na przykład nauczyciele bardzo często teraz mówią, ja jestem nauczycielem, ja nie jestem wychowawcą. Więc może warto wrócić do tego, żeby uświadamiać nauczycielom, że też jest ich ważna rola jako wychowawcy. No powiedziałam historyczna, bo teraz tutaj jest w tej definicji, że zmieniamy osobowość. Teraz w pedagogice coraz bardziej jest taki modny nurt, że nie zmieniamy, tylko wspomagamy w odkryciu. I tutaj nowa definicja pana Śliwerskiego między innymi. Zobaczcie, jak się bardzo zmieniła. Na co musimy zwracać uwagę bardziej, że wychowanie jest to relacja między dwiema osobami. Możliwe, że w tych 150, grupach 150-osobowych, jak wspomniał. Ważne jest to, żebyśmy mogli przez to wychowanie rozwijać własne człowieczeństwo, uznanie afirmacji wolności, dialog między osobami. To nie ma być pokazanie siły, to ma być dialog. Nie ma wychowawców i wychowanków, są spotkanie z osobą, która obdarowuje nas swoim człowieczeństwem. Wzajemne otwarcie się na siebie, uznanie własnej wolności i godności. Okazanie autentyczności, poczucia odpowiedzialności, zaufania i empatii. Czyli widzimy, że możemy wzmocnić ten rozwój młodego człowieka przez odpowiednie działania. No właśnie, tutaj to już tak bardziej, Państwo to pewnie znacie, widzimy, że nic nie jesteśmy w stanie się nauczyć, nie jesteśmy w stanie rozwijać się bez emocji. Każda z emocji ma swoje odpowiedniki w mózgu, ale chciałam pokazać Państwu, spójrzcie, o ile w złość aktywuje tutaj obszary mózgu, to zobaczcie, co się dzieje ze szczęściem. Płaty przedczołowe są bardzo aktywne i może to mówienie, ach, ktoś ma szczęście i mu wszystko idzie, nie wynika tylko z tego, że on ma szczęście, tylko dlatego, że ma bardziej aktywne płaty przedczołowe. Dzięki temu te wyższe czynności myślowe pozwalają mu rozwiązywać problemy, pokonywać je. Zresztą no, mamy na to wiele dowodów, chociażby teraz z licznych badań nad tym zakresem. Co jest przyszłością? No przyszłością jest jednak próba współpracy specjalistów z różnych dziedzin, tworzenie interdyscyplinarnych dziedzin. Jest to trudne, bo i zakres pojęciowy i tak dalej, ale
no musimy pamiętać o dokonaniach z zakresu pedagogiki, psychologii, ale no i właśnie te neuronauki są niezwykle ważnym elementem w tym lepszym poznaniu. Ja chciałam pokazać, bo też często zapominam o takich podstawowych, to co wspomnę do mojego jednego z pierwszych slajdów, o których pokazywałam o ewolucji biologicznej, ewolucji kulturowej. Żeby lepiej zrozumieć i pracować z młodzieżą, no dlatego potrzebna nam jest też, jak się dokonywała ta ewolucja kulturowa. Stąd znajomość historii, stąd znajomość epistemologii, no i w końcu właśnie ta szeroko rozumiana taka wiedza uwzględniająca nie tylko budowę mózgu, ale i umysłu, no i oczywiście edukacja. Powiedziałam na samym początku, że jeszcze znalazłam właśnie w tych książkach, co to spowodowało, że możemy rządzić nad światem. Teraz już nikt tak nie mówi. Teraz raczej wiemy, że musimy z pokorą spojrzeć na to, co zrobiliśmy jako gatunek, bo oprócz rzeczy wielkich zrobiliśmy mnóstwo rzeczy, które niszczą naszą planetę, niszczą nas samych. I może warto też zmienić podejście w nauczaniu. Nie opanowywać naturę, ale tutaj na tym wydziale właśnie bardzo się cieszę, że jest spotkanie tutaj. No właśnie, jak mamy nauczyć się żyć w harmonii z samym sobą, z innymi i z otaczającym nam światem. I teraz, proszę Państwa, co z tych badań wynika? Na pewno musimy pamiętać o edukacji, w ramach której będziemy rozwijać te umiejętności psychospołeczne, które będą będziemy mogli potwierdzać i potwierdzamy w różnych badaniach chociażby neuroobrazowania mózgu. Kształcenie postaw prozdrowotnych, przekazywanie wiedzy, przy czym ta wiedza, musimy mieć świadomość proporcji między umiejętnościami a wiedzą. Tak jak wykazały badania, młodzi ludzie znajomości poznawcze w okresie dojrzewania mają spore. Czyli niektórzy z nich mają ogromną wiedzę na temat szkodliwości pewnych zachowań, ale jednak nie podejmują ich, bo no, z powodu tych, że na przykład może nie mają wykształconych pewnych umiejętności i nie mają jeszcze odpowiedniej dojrzałości. Dlatego wielu specjalistów zwraca uwagę, że te działania dla młodzieży muszą być związane z promocją zdrowia, ale dla tych młodych ludzi, u których już wystąpiły problemy z zachowania, specjalne działania profilaktyczne, mamy też takich, u których uzależnionych chociażby leczenie, no i całe postępowanie po leczeniu. Zaś takimi wnioskami płynącymi z dojrzewania mózgu, dojrzewania tych ośrodków, niektórzy zwracają uwagę, że może musimy naprawdę mniejszą uwagę zwrócić na wiedzę, a bardziej na te uwarunkowania społeczne. A więc na przykład no musimy w związku z tym w zupełnie inny sposób przemyśleć politykę prozdrowotną państwa. Co bardzo ważne, przekonania normatywne, które wytwarzają, które tworzą się u młodych ludzi, to są takie fałszywe i przekonania subiektywne, przekonania normatywne. Ważne jest to, że ten młody człowiek, widząc nierespektowane przepisy, które nie są respektowane, on wychodzi z założenia, że właściwie nie warto ich podejmować, znaczy nie warto przestrzegać tych zachowań. Dlatego tak bardzo ważne jest, jeżeli już tworzymy jakieś przepisy, to niech te przepisy będą respektowane. Dla młodych ludzi nie ma nic gorszego, jeżeli on widzi jakieś przepisy, które nie są respektowane. Uczy się, że warto i należy je omijać. Kolejne to opóźnianie wieku inicjacji. Wśród różnych działań profilaktycznych mówi się o tym. Chociażby opóźnić wiek inicjacji nikotynowej, alkoholowej. Czym starszy mamy doświadczenia, czym ten młodszy człowiek, tym to te zachowania częściej tworzą ten zespół zachowań ryzykownych. No tu wspomniałam już na przykład, że w Stanach obecnie zastanawiają się politycy nad podniesieniem wieku wydawania chociażby prawa jazdy. No i to, co nie będzie dobrej bez profilaktyki, bez wsparcia społecznego, które pomoże nam, no właśnie, tym młodym ludziom zaspokoić poczucie przynależności, bliskości, miłości. Tu z tych licznych takich badań naszych nad zachowaniami zdrowotnymi wynika, że no właśnie, to wsparcie społeczne i subiektywne i obiektywne, no jest tym czynnikiem chroniącym przed zachowaniem ryzykownym.
No i widzimy wzmacniania poczucia własnej wartości przez angażowanie w zachowania akceptowane społecznie. Wolontariat, żeby był doceniany, nie wiem, praca młodych ludzi. To, co pozwoli im osiągnąć te efekty, zaspokoić te potrzeby okresu dojrzewania i rozwinąć te, z tym związany obraz mózgu na taki mózg człowieka społecznego, istoty społecznej i zaangażowanej w dobro innych ludzi. Dziękuję za uwagę.